Nietypowe warunki pogodowe sprawiły, że rzepak ozimy w tym roku na wielu stanowiskach w Polsce Wschodniej nie uzyska plonowania zbliżonego do poprzedniego sezonu. Producenci rolni, którzy z różnych przyczyn opóźnili się, mieli jednak szansę na uzyskanie zakładanych efektów. Warunkiem koniecznym było przeprowadzenie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych i idealne wstrzelenie się w odpowiedni czas. Przykładem takiego producenta jest pan Michał, który w czerwcu z dumą pokazywał swój rzepak. Wówczas roślina wyglądała bardzo okazale i można było spodziewać się odpowiednich plonów. Jednak początek nie był obiecujący. Orka na polu, na którym przed plonem był jęczmień, została wykonana dopiero 24 sierpnia, a sam siew 9 września. Siew wykonany był siewnikiem konwencjonalnym, co 25 cm. Późny termin sprawił, że gospodarz podniósł dawkę do 3,5 kg. Według naszego rozmówcy kluczy do sukcesu było kilka. Po pierwsze, bardzo istotny był dobór nawozów i odpowiednie wstrzelenie się w terminy ich aplikacji. Wszystko poprzedzone zostało badaniami gleby. Odpowiednia analiza wyników pozwoliła na optymalny dobór nawozów. Uważam, że sukcesem było idealne wstrzelenie się w terminy z nawozami azotowymi na wiosnę, ponieważ była jeszcze ziemia zamarznięta, to było te okno pogodowe tak zwane i wtedy zrobiliśmy pierwszy wjazd z nawozem. To była polifoska 21 wysokości 300 kg. Dzięki zawartości azotu, jaki jest w polifosce 21, gdzie nie ma tam azotu saletrzanego, te rośliny nie zostały rozhartowane, przez co on przetrwał świetnie te przymrozki. Potem po około 3 tygodniach zastosowaliśmy saletrzak w wysokości też 300 kg. Starałem się trafić z nawozami, które mają właśnie odpowiednią formę azotu w swoim składzie. Szybko działający oraz długo działający, tak jak w przypadku polifoski 21, która pozwoliła na to, że ten azot był swobodnie pobierany przez roślinę. Polifoska 21 ma w składzie 35% siarki i to jest klucz, mi się wydaje, tego nawozu. Jest duża granula, łatwa aplikacja, dlatego stosuję to już od kilku lat i widzę efekty na swoich polach. W tym roku nawet została zastosowana pod zboża, pod pług i myślę, że to był właśnie klucz do sukcesu. Pan Michał włożył w swoją uprawę dużo pracy i serca. Jak sam przyznał, starał się być co najmniej 2 razy w tygodniu na polu i monitorował sytuację. Dzięki temu szybko reagował na pojawiające się problemy, odpowiednio dobierając makro i mikroelementy oraz środki owado, grzybo i chwastobójcze. Na jesieni poszły herbicydy powschodowe w okolicach 25 października. Dlaczego tak późno? To ze względu faz rozwojowych, ponieważ ten rzepak nie wyglądał za dobrze i bałem się go jeszcze bardziej osłabiać, ponieważ herbicydy, które zostały zastosowane, jednak osłabiają troszeczkę rzepak. Ale jednak suma summarum wyszła dość dobra. Chociaż nie wiem, co się stało, dlaczego widać chwasty, ponieważ jednoliścienne odchwaszczanie było i miotła gdzieś wyskoczyła. Nie wiem, co było powodem, czy może opóźniony termin siewu. Nie mam pojęcia. Efekty, jakie osiągnął pan Michał odpowiednią pracą, zaangażowaniem, przy odrobinie szczęścia, to dowód na to, że nawet w niesprzyjających okolicznościach można uzyskać zadowalające efekty. Gdy nie ma innej możliwości, nie należy się zatem poddawać, ale należy pamiętać, że celowe opóźnianie siewu nie jest wcale dobrym rozwiązaniem. W moim przypadku to akurat było wymuszone, ponieważ niestety był rok, jaki był, prawda, bardzo specyficzny dla rzepaku i wolałbym zasiać go w terminie agrotechnicznym i skrócić go 2 razy na jesieni, niż gnać go do góry. Na jesieni zostały zastosowane mikroelementy też, prawda, ja nie jestem zwolennikiem stosowania jakichś tam wygórowanych dawek, też środków z najwyższej półki, ale jednak termin siewu jest podstawą dla każdego gospodarstwa. Wizytę w gospodarstwie pana Michała odbyliśmy 21 czerwca. Dziś już wiemy, jakie efekty osiągnął producent spod Parczewa. Według informacji, jakie przekazał nam sam rolnik, zbiory rzepaku, o którym mowa w materiale, zamknęły się na poziomie 3 ton z hektara.